Cześć, ja jestem Grzesiek i to jest rekonstrukcja domowej średniej Michała Pleskowicza 623. Średnia pojawiła się na Instagramie kilka tygodni temu. Ułożenia są ciekawe, więc pomyślałem, że udostępnię tutaj rekonstrukcję tej średniej. Michał Pleskowicz to bardzo tytułowany zawodnik. Między innymi w 2011 roku zdobył tytuł Mistrza Świata, pokonując Feliksa Zemdegsa w finale. Układa na białym, krosy na białym i na żółtym, ale słynie przede wszystkim z takiej doskonałej kontroli samego ułożenia. Na Mistrzostwach Polski robiliśmy eksperyment, ile razy Michał musi spojrzeć na kostkę, żeby ułożyć kostkę, i tam wychodziło nam na przykład, że to są trzy spojrzenia, tak? To znaczy w pierwszym robi na przykład double X crossa, później w drugim kolejne dwie pary F2L-a i później OLL, PLL, więc 3-4 spojrzenia wystarczą mu, żeby ułożyć kostkę. Przyjrzymy się pierwszemu skramblowi. Mamy krawędź już jedną krosa ułożoną, druga, trzecia i czwarta, i Michał wypatrzył tutaj prostego X-crossa, to znaczy zaczynając od tej krawędzi mamy ustawione dwa już ramiona crossa. I teraz to ustawienie crossa jednocześnie tworzy nam taką ładną parę, gdzie po dostawieniu front, ruchem front prim trzeciego ramienia crossa mamy jednocześnie tutaj zrobiony taki kwadracik i po ruchu DL mamy już zrobionego X crossa. Druga para po rotacji tutaj w tym miejscu bardzo oczywista, czyli w ten sposób i wrzutka. Nie wiem, jestem pewien, czy tam z tyłu mi rolling pop się nie zrobił. Trzecia para to jest ta, znowu rotacja w tą stronę, tak, i w ten sposób para. I czwarta, ta para, tutaj w tej rotacji mamy tę jedną krawędź dobrze zorientowaną, tylko, więc po takim rozdzieleniu i rotacji tutaj na plecy, Y' mamy tutaj wyrzutkę do tyłu. To nam jednocześnie oczywiście ta rotacja trochę wyprostowała ułożenie, krawędzie się poorientowały, mamy dwie źle zorientowane i rogi na swoich miejscach, i jak widać rogi są już też po skosie do zamiany. Myślę, że w tym momencie Michał to wypatrzył, ponieważ OLL, PLL jest bardzo płynny, OLL, tutaj to małe F, no i PLL, N, permutacja N, czyli dwie J-ki połączone, bardzo łatwa do rozpoznania i tam po prostu nie ma pauzy między OLL-em, PLL-em, wszystko bardzo płynnie. Drugi scramble. Ten scramble nastąpił mi trochę trudności, jeżeli chodzi o rekonstrukcję crossa, ponieważ tutaj mamy dwa ramiona crossa już na dole i umieszczone, ale w złej orientacji do siebie, to znaczy źle umieszczone, w złej kolejności. I tutaj Michał zrobił bardzo ciekawą sztuczkę, dlatego że po ruchu L2B umieścił pierwsze ramię crossa, wyjmując tutaj drugie ramię crossa, ale jednocześnie wyrzucając to ramię crossa, które tutaj było. Odwróćmy tutaj sytuację. Mamy L2B. Okej, o, to było tak, więc odwróćmy z drugiej strony, spójrzmy, zrobił tak, L2B wyrzuca, jednocześnie to ramię crossa wrzuca tutaj na tę krawędź, gdzie po rotacji, po ruchu podwójnym od razu będzie spasowane z centrem i tam będzie wszystko grało. Tak, może ja to cofnę, ale mniej więcej kostka w tej orientacji, mamy L2B, wrzutka, teraz L2, R2, tak, jak widać, i mamy spasowane front i zrobione. I tutaj od razu pierwsza para wypatrzona w preinspekcji, prosty sposób i wrzutka. Druga para to jest ta para, ona będzie tutaj robiona na plecy, bo dlatego, że po takiej sztuczce można łatwo rozdzielić i uporządkować ruch i krawędź, rotacja. I teraz tu wrzutka, ale Michał wrzucając tę parę wypatrzył oczywiście, że przygotuje sobie trzecią parę. Zauważmy, że po takim wrzutce L u L2 u prim L mamy od razu wyrzuconą krawędź, także łatwo tutaj się sparuje z narożnikiem. Tak? I to nam jednocześnie robi czwartą parę. I tutaj mamy kolejną ciekawą sztuczkę, dlatego że Michał zorientował dwie pozostałe krawędzie. Ta krawędź i ta krawędź jest źle zorientowana. Krawędź jest z górnej warstwy. Ta krawędź jest już dobrze zorientowana. Tak, wystarczy zrobić tak.
By zorientować wszystkie krawędzie, jak widać mamy już trzy ramiona krosa, tu jest czwarte, tego żółtego z górnej warstwy. I tutaj prostym algorytmem można zrobić tak i w ten sposób wrzucić. Ostatni bardzo ciekawy element tego solwa, więc solw bardzo interesujący, to jest permutacja E. Jak widać, mamy krawędzie dobrze wszystkie umieszczone, natomiast cztery narożniki do zamiany. I tutaj Michał posłużył się algorytmem, który kilka lat temu Lukas Eter wrzucił do internetu. Ja nie jestem pewien, czy Michał znał to od Lukasa Etera, czy od kogoś innego, ale to jest permutacja E, która nie wymaga regripu w tą stronę, bo my na ogół regripujemy w tą stronę, natomiast tutaj mamy w ten sposób. Tak, w ten sposób. Tak, bardzo ciekawy algorytm. Ja go nie znam, więc tutaj szybko go nie wykonam, ale jest on ciutkę dłuższy, bo to chyba jeden ruch od normalnego permutacji, a jednocześnie jest, nie wymaga żadnych regripów. No i później łatwo z alfa jeszcze zrobić. Trzeci scrum. Pierwsze, drugie, trzecie tutaj i tu czwarte ramię crossa, więc pierwsze już dobrze umieszczone i teraz Michał zauważył, że tutaj oczywiście po takim ruchu umieścimy drugie ramię crossa, ale tu mamy bardzo ciekawą parę, łatwą do zrobienia X crossa, zwłaszcza, że tu mamy kolejną krawędź i teraz po ruchu RD te dwa ruchy umieszczają nam dwa ramiona crossa w dobrej relacji do siebie i już w dobrym miejscu. Natomiast tu mamy krawędź z centrem połączone, więc łatwo tutaj połączyć z tą parą. Wystarczy zrobić U2, dalej L i mamy kwadracik. Po ruchu front prim mamy już dostawiony ten kwadrat do X crossa. I tutaj kontrola solwa. Mamy parę, którą można by wrzucać na plecach, ale Michał przygotowywał tutaj kolejną parę, więc dorzucony ruch U2 i L. Rotacja. Tak, co tutaj ten ruch U2 nam dał? Tak, dał nam tutaj parę z tyłu, cofnęliśmy, więc L i teraz wystarczy rotacja i mamy L prim, U prim, L2, tak, U L i mamy już dwa sloty gotowe, tak, po skosie, czyli taki diament. Trzecia para to jest ta para, rotacja w tą stronę i prosty algorytm w ten sposób mamy wrzutka. No i czwarta para, ponieważ krawędź jest w slocie, więc nie trzeba rotować, ponieważ jest ona też w dobrej orientacji, więc wystarczy zrobić tak, połączyć, tak, podstawienie. I mamy OLL T tutaj z tą parą, czyli nie front sexy move front prim, tylko w ten sposób. Tak, no i permutacja Y niestety, więc to nam daje czas 6,21, bo Y jest dosyć długą permutacją. Przed nami czwarte ułożenie. Tutaj jak widać na białym nie ma żadnego ramienia crossa gotowego. Być może tutaj by się dało to dosyć łatwo zrobić, ale dużo łatwiejszy jest cross na żółtym. Mamy dwie krawędzie już na dole. Tutaj jest trzecia, czwarta. No tak, mamy jakąś parę gotową, więc Michał próbuje to skontrolować i tutaj stąd w tej orientacji taki cross. W tej orientacji po ruchu D'R mamy wrzutkę drugiego ramienia crossa. To nam oczywiście rozbija parę, ale ponieważ zabieraliśmy tutaj krawędź z tego miejsca, więc po ruchu D'R' mamy już parę przywróconą do porządku i po ruchu tutaj D' będziemy mogli dalej kontynuować nasze ułożenie. Ale zamiast tego Michał jeszcze robi rotację po to, żeby wrzucić tę parę. Takim bardzo prostym sposobem i dopiero mamy ruch D'. Czyli tutaj nic wymyślnego, cross taki jest, jaki jest, każdy widzi, ale zachowana jest ta para, którą później łatwo można sobie wrzucić na plecy. Po wrzuceniu tej pary, no Michał wiedział, że tutaj jest druga krawędź już w slocie, więc wystarczy zrobić ruch U'D, rotacja po to, żeby tutaj wygodniej wrzucić.
takim patentem, który się nazywa keyhole, czyli dziurka od klucza. Tak, tutaj jest dziurka, to jest nasz klucz. Wrzucamy, robimy dzięki temu taki bloczek i możemy łatwo cofnąć i mamy zrobioną już tutaj w taką duży blok 2x2x3 i możemy zająć się resztą ułożenia. Tak, dalej to ułożenie idzie też w dosyć prosty sposób. Mamy tutaj trzecia para w ten sposób, tak. I tutaj następuje rotacja po to, żeby poorientować trochę krawędzi, trochę, czyli te dwie krawędzie źle zorientowane. W ten sposób i dzięki temu mamy już zorientowane wszystkie krawędzi z górnego krosa. Tak, mamy raz, dwa, trzy, tu jest czwarta i w tej rotacji możemy łatwo dokończyć nasze ułożenie, czyli tak, w ten sposób przygotowanie pary i jej wrzutka. No i tutaj, Michał, mamy kolejny element bardzo ciekawy, mianowicie ZBLL. To jest ZBLL, orientacja i permutacja rogów oraz permutacja tylko krawędzi, więc do zrobienia ZBLL właśnie potrzebne jest to, żeby krawędzie górnej warstwy były już dobrze zorientowane. Idzie on w ten sposób. Uprim. Tak, łączymy tutaj parę. Mamy taki ładny bloczek. Tak, i U2. Przed nami ostatnie ułożenie. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte ramię krosa. I tutaj łatwo wypatrzyć X krosa, bo tutaj mamy parę, tak, a tutaj mamy krawędź do tej pary. Michał zdaje się, że złapał kostkę w ten sposób i po ruchu tak R'R dostawił nam dwa ramiona krosa i teraz zauważmy właśnie po ruchu D mamy dostawione trzecie ramię krosa, które tworzy nam tutaj taki kwadrat, a jednocześnie ten krawędź wrzuca już na swoje miejsce i po ruchu kolejne D front prim mamy pierwszą parę już zrobioną i tutaj druga para znowu po skosie mamy U prim L U tak i zrobiona druga para. Tutaj mamy para, gdzie można było łatwo w ten sposób i wrzucić tutaj na plecy, ale zamiast tego Micha wypatrzył tę parę, którą zrobił w ten sposób. No i tutaj ostatnia para, nie wiem czy dobrze zrobiona, dlatego że mamy rotację i w ten sposób przygotowaną parę, żeby wrzucić tą krawędź i sparować. Tak, i tutaj po ruchu U po prostu zorientować krawędzie górnej warstwy. Na pewno o to chodziło, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Permutacja Siun, robiona w ten sposób. Tak, i lądujemy z permutacją V, robioną jeszcze tym starym algiem, który ja też używam, ale jest już ponoć nowy, lepszy u Jane Perma, można łatwo zobaczyć, tu jest link. To było najwolniejsze ułożenie, 744. Mam nadzieję, że ta rekonstrukcja komuś się podobała, że komuś posłuży. To wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę, na razie i cześć.